Kontynuujemy krótki kurs matematyki finansowej. Pomówimy dzisiaj o obligacjach. Obligacja jest jednym z licznych papierów wartościowych. Matematyczna teoria obligacji jest dość interesująca i względnie prosta. Co to jest obligacja? No, obligacja, jak sama nazwa wskazuje, jest to papier, który obliguje wystawcę do czegoś. Schematycznie jest to tak. Obligacja ma wartość nominalną, wartość nominalna napisane jest na obligacji na przykład 100 zł. Obligacja jest, no, ma swoją datę emisji, i w moim przykładzie datą emisji będzie 1 stycznia roku 2004. Obligacja ma swój termin wykupu. Co to jest termin wykupu? U mnie terminem wykupu będzie 31 grudnia roku 2006. Znaczy to, że emitent, czyli wystawca obligacji, zapłaci mi 100 zł w dniu 31 grudnia 2006 roku. Co ja z tego mam? Ja jako nabywca, czy ja jako inwestor? Ano, ja mam z tego odsetki. Dawniej, gdy obligacje rzeczywiście były papierowe, miały kupony na odsetki. Więc u nas też będzie kupon na odsetki. Założę, że obligacja jest 10%, że ma kupon 10%, a więc 10 zł rocznie mam z obligacji odsetek. 10 zł w roku 2004, pod koniec 2004, pod koniec 2005 i pod koniec 2006. Jaki interes ma emitent w wystawieniu obligacji? Dość oczywisty. On ma pieniądze, bo ja wykupuję obligacje w zamian za papier. Jaki ja mam zysk, jaki zysk ma inwestor? Inwestor liczy na zyski z obligacji, na zyski przyszłe. Zadanie matematyczne, nie tylko matematyczne, jak wyliczyć wartość, takiego papieru? Jest to zadanie i matematyczne, i niematematyczne, bo wartość obligacji, jak wartość każdego papieru wartościowego, zależy nie tylko od matematyki w tym zawartej, ale od czynników rynkowych, od sytuacji ekonomicznej, nawet międzynarodowej. My jesteśmy tutaj na gruncie matematyki finansowej i zajmujemy się tylko matematyką. Więc zadanie: wyliczyć wartość obligacji. Ogólny wzór, a będę się posługiwał tym przykładem. Postawmy się w sytuacji inwestora, czyli w sytuacji osoby, która zakupuje obligacje. Ona ma do wyboru na ogół albo inne obligacje, albo pewny, albo inny interes, inną możliwość inwestowania. W szczególności może wykupić najbardziej pewne obligacje, za które się zwykle przyjmuje obligacje rządowe. Tak czy owak, zakładamy, że istnieje coś jak stopa, wymagana stopa dochodu inwestora. Inwestor mówi, chcę mieć zysk w wysokości 8%. I obligacje będziemy szacować w zależności od tej stopy. Oznaczmy tę stopę przez P i jak zwykle niech R będzie równe 1 plus P dzielone przez 100. R nazywamy czynnikiem procentowym. Czynnik procentowy. Mamy teraz zadanie zdyskontować zyski z obligacji według stopy procentowej P. Co to znaczy? Nasza obligacja po roku przynosi mi dochód 10.
Pamiętamy przykład, była to obligacja 10%, 100 zł wartość nominalna, 10% wartość odsetek. Wobec tego 10 zł za rok warte jest ile teraz? 10 dzielone przez R. Po 2 latach obligacja przynosi mi zysk również 10. Ile jest warte 10 zł za 2 lata? 10 dzielone przez R kwadrat. Po 3 latach obligacja przynosi mi zysk 110. 100 wartość nominalna, emitent wykupuje i 10 wartość odsetek. I to są zdyskontowane zyski z obligacji. Zdyskontowane zyski z obligacji stanowią wartość obligacji teraz. Wartość teoretyczna, bo to jest wartość matematyczna takiej obligacji teraz. Wartość matematyczna, no wartość teoretyczna to jest tak jak z wieloma rzeczami. Możemy wycenić samochód na ileś złotych, możemy wycenić znaczki pocztowe na ileś złotych, no ale nie jest jasne, czy za tę cenę ktoś to kupi. Mówimy tylko o wartości teoretycznej, wartości matematycznej. Więc jeżeli podstawimy tutaj, jeżeli wymaganą stopą dochodu inwestora będzie 8%, to R jest 8% i musimy wyliczyć 10 dzielone przez 1,08, dodać 10 dzielone przez 1,08 do kwadratu, dodać 110 dzielone przez 1,08 do potęgi trzeciej. Za pomocą kalkulatora, tutaj byle jaki kalkulator się nada, szybkie obliczenia pokazują, że jest to 105 zł i 15 groszy. 105 zł i 15 groszy. Co to znaczy? Znaczy to, że jeżeli oczekuję zysku w wysokości 8%, to nasza obligacja, to owa obligacja warta jest dla mnie 105 zł i 15 groszy. Opłaca mi się kupić, jeżeli ktoś mi zaoferuje cenę niższą. Nie opłaca mi się kupić, jeżeli ktoś zaoferuje cenę wyższą. Zadanie rozwiązaliśmy dotyczące wyceny obligacji. Ogólny wzór jest następujący. Ogólny wzór jest następujący. Suma zdyskontowanych wartości. Zdyskontowanych zysków z obligacji jest wartością teoretyczną. Wartość obligacji. CI to są przyszłe zyski. R jest wymaganą stopą dochodu inwestora. Sumowanie od 1 do N. CI, RI. W naszym przykładzie było 10 przez 1,08 plus 10 dzielone przez 1,08 do kwadratu plus 110 przez 1,08 do trzeciej. Zadanie wyceny obligacji jest interesującym zadaniem matematycznym. Wyliczyłem tutaj cenę obligacji o tych parametrach. Wyszło 105 zł 15 groszy. Może przypomnę parametry. Obligacja była o wartości nominalnej 100, była 3-letnia. Założyłem, że data emisji i data kupienia przez inwestora to był 1 stycznia 2004 roku, że obligacja miała kupon 10%, a to znaczy, że 10% odsetek rocznie i wymagana stopa dochodu inwestora moja była 8%. Znaczyło to, że mam do wyboru albo jakieś przedsięwzięcie, które mi przyniesie 8%, albo tę obligację. Oczywiste jest, że obligacja oprocentowana na 10%, a więc więcej niż 8%, musi kosztować drożej niż wartość nominalna. Wyliczyliśmy, że tą ceną jest 105 zł 15 groszy na początku. Zobaczmy, co się dzieje w dniu 31 grudnia 2004 roku. Założyliśmy, że odsetki płacone są co roku
i milcząco ostatniego dnia roku, a więc tuż przed płatnością odsetek, jaka jest wartość obligacji? Wartość obligacji to jest suma zdyskontowanych zysków. Jakie mam zyski z tej obligacji? Za chwilę pójdę do kasy i dostanę 10 zł. Po roku dostanę 10 zł i muszę je zdyskontować względem stopy R, względem czynnika R, bo 10 zł za rok to jest 10 dzielone przez R teraz. Za 2 lata dostanę 110 dzielone przez R do kwadratu. 110 dlatego, że wartość nominalna 100 i kupon 10. U mnie R jest 1,08, więc podstawiając R równe 1,08 do tego wzoru, po krótkich rachunkach za pomocą jakiegokolwiek kalkulatora otrzymuję wartość obligacji 113 zł. 113 zł 57 groszy. Prawda? Proszę podstawić, sprawdzić, że tak wyjdzie. Następne zadanie jest, jaka jest wartość obligacji 1 stycznia 2005 roku. Pomijmy różnicę jednego dnia między 31 grudnia a 1 stycznia. Nieznacznie wpłynie to na różnicę wartości. Ale jaka jest istotna różnica między 1 stycznia 2005 roku a 31 grudnia 2004 roku? Najbliższa płatność odsetek jest dopiero za rok. Tutaj dostałem te 10 natychmiast, a to już ich nie dostanę. Wobec tego bez wyliczeń możemy napisać, że wartość obligacji jest o 10 zł mniejsza. 103 zł i 57 groszy. Widać, że wartości te podlegają regularnym, ale nieoczekiwanym wahaniom. Zadanie dla Państwa: wyliczyć, jakie obligacja będzie miała wartości w dniu 31 grudnia 2005 roku, w dniu 1 stycznia 2006 roku i w dniu 31 grudnia 2006 roku. Oczywiście 110 zł, dlatego że dostaję kupon 10 zł i wartość nominalną 100, razem 110 zł. Już żadnego dyskonta nie ma, już nic się nie kapitalizuje, żadnych przyszłych płatności nie ma. Zadanie następne, zrobić wykres. Wykres jest interesującą, a linią. Wykres wartości obligacji jest, jak to matematycy mówią, krzywą kawałkami liniową. Na każdym kawałku jest linia prosta, ale przy końcu każdego roku występuje spadek o 10 i możemy wyliczyć, że potem nachylenie tej linii jest łagodniejsze. Zadanie nieco trudniejsze. Jaka jest wartość obligacji? Wartość obligacji w dniu, weźmy 5 kwietnia 2004 roku. Wyliczyliśmy przed chwilą, że wartość obligacji na początku roku jest 105 zł 15 groszy, że przy końcu tego roku jest 113 zł 57 groszy. Jaka jest wartość w dniu w dniu pośrednim? I tutaj znów spotykamy się z dwoma sposobami obliczania takiej wartości,
A bardziej matematyczny, B mniej matematyczny. O co chodzi? Jeżeli mówimy, że nasze pieniądze w banku się mnożą, to nie jest to tak jak rozwój jakichś bakterii. Tych bakterii rzeczywiście przybywa. Ale pieniędzy w banku, w sensie banknotów, nie przybywa. Czynność dopisywania procentów, no to jest ludzka rzecz. Masa tych pieniędzy zostaje. Wobec tego, w zależności od tego, jakie formuły matematyczne zastosujemy, taki będzie wynik. Tu właściwie już mamy odpowiedź. Zakładamy, że obligacja zwiększa swoją wartość proporcjonalnie. Mówimy też liniowo. Bardziej stosowna byłaby funkcja wykładnicza. Różnice są niewielkie do zaniedbania, dlatego na ogół banki stosują taką zasadę. Wyliczajmy. Musimy wyliczyć, że 5 kwietnia jest 96 dniem w roku. Można to wziąć kalendarz, wyliczyć. Można wziąć arkusz kalkulacyjny Excel, tam odpowiednia funkcja jest. Tak czy owak jest to 96 dzień w roku. Ja przejdę tutaj na górną tablicę, bo mam kawałek miejsca. I zakładam wobec tego, że rośnie to proporcjonalnie, a więc na początku jest 105 zł 15 groszy i następnie trzeba dodać 96 366. Dlaczego 366, bo akurat rok 2004 jest przestępny, razy różnica między różnica wartości na końcach przedziału. 113,57 odjąć 105,15 po obliczeniach. Wyjdzie, że jest to 107 zł 36 groszy. 107,36. Umiemy już wyliczać wartości obligacji w dowolnym momencie. Podkreślam, że jest to wartość teoretyczna, wartość matematyczna. Na rzeczywistą wartość rynkową obligacji wpływa bardzo wiele innych czynników. Również czynniki psychologiczne, ale głównie są ekonomiczne. Jest to dział ekonomii nazywany analizą fundamentalną, który zajmuje się szacowaniem, znaczy między innymi szacowaniem wartości papierów wartościowych w zależności od kondycji ekonomicznej firmy, od ogólnej sytuacji gospodarczej itd., itd. My zostajemy na gruncie matematyki. Następnym zadaniem dotyczącym obligacji jest wyliczenie tak zwanego czasu trwania. Znowu zostawię na tablicy ten sam przykład. Na nim będę ilustrował różne pojęcia. Najpierw wytłumaczę, o co chodzi. Nazywa to się średnim czasem trwania obligacji. W literaturze i w terminologii polskiej używa się często angielskiego terminu duration. I lepszym przekładem, lepszym terminem polskim oddającym to byłoby okres połowicznego rozpadu, przez analogię do rozpadu promieniotwórczego. Mianowicie ten czas jest to czas, w którym inwestor dostanie połowę zysków z obligacji. Połowę przy uwzględnieniu zmiennej wartości pieniędzy w czasie. Można to przedstawić takim wykresem. Wyobraźmy sobie, że zaznaczam zyski z obligacji. Tu jeszcze na tablicy jest przykład. Mamy zyski coroczne 10 zł. Wobec tego tu jest 10 zł zysk z obligacji, tu następny słupek to jest też 10 zł i następny słupek to jest 110 zł. Narysuję nieproporcjonalnie. 110 jest oczywiście dłuższym słupkiem.
czas trwania, jest to środek ciężkości w sensie fizycznym o takiego układu. Tu wisi ciężarek 10, tu wisi ciężarek 10, tu wisi ciężarek 110. Widać, że środek ciężkości będzie bliski 110, bo zawsze ostatnia płatność przy obligacjach jest największa. I to jest okazja do przypomnienia sobie szkolnych wiadomości fizyki. Wyliczenie środka ciężkości takiego układu jest też wzorem na czas trwania obligacji, czyli jak się najczęściej jednak mówi w polskiej terminologii duration. Wzór jest następujący. 1 przez P, zaraz powiem co to jest P, razy C1 dzielone przez R plus C2 dzielone przez R kwadrat, 3C3 dzielone przez R do trzeciej i tak dalej. Ostatni czynnik jest NCN dzielone przez R do N-tej. P jest to wartość obligacji, wartość teoretyczna, którą wyliczaliśmy wcześniej, wartość teoretyczna. C1, C2, CN to są zyski z obligacji, a więc po kolei u nas będzie 10, 10, 110, R, jak i tutaj jest spodziewaną stopą dochodu inwestora. Wyliczmy. No musimy podstawić za P wyliczoną wartość 105 zł 15 groszy. Wyliczałem to na samym początku. R zakładam, że jest 1,08. Po wyliczeniach wyjdzie, że D jest 288,37 dzielone przez 105,15. 288,37 to jest ten nawias, wartość tego nawiasu. No wystarczy wyliczyć. Jeszcze raz powiem C1 10, C2 10, C3 110, R 1,08. Po dalszych wyliczeniach wychodzi tutaj 2,74 w pewnym zaokrągleniu. A więc średni czas trwania naszej obligacji jest 2,74 roku, 2 lata i 3 kwartały. Co to znaczy? No to jest taka wirtualna wartość. Mówiłem na samym początku, że ona mierzy, w którym momencie czasu inwestor dostał połowę zysków z obligacji. Zadanie dla Państwa: obliczyć wartość D dla innych obligacji, dla innych wartości oczekiwanego zysku inwestora. Wzór jak wzór, dość prosty do stosowania, łatwy do zaprogramowania. Gdy przerabiam to ze studentami, biorę swój kalkulator, na którym to wszystko mam wyliczone. Można wyliczyć za pomocą Excela. I tu następne ćwiczenie dla Państwa. Znaleźć w Excelu funkcję duration, ewentualnie zainstalować ją, bo ona nie jest zainstalowana w standardowym zestawie, ale bardzo łatwo ją zainstalować, po prostu wykonując instrukcje, które w Excelu są przy tej funkcji napisane. Dlaczego obliczamy taką wielkość? Co mierzy owo duration? Na razie przyjrzyjmy się okiem matematyka temu wzorowi. Im większe R, prawda, co się dzieje, gdy R rośnie? Znaczy to, no, wszędzie tu R jest w mianowniku, znaczy to, że nasze duration maleje. I on maleje wraz ze wzrostem stopy procentowej.
I można powiedzieć, że ono, że ta wielkość mierzy ryzyko. Jakie ryzyko? Ryzyko zmiany ceny. Im większa wartość D, tym większe ryzyko zmiany ceny, zmiany ceny obligacji w trakcie jej trwania. Wykresem funkcji duration, w zależności od czynnika R, jest funkcja, która w przybliżeniu jest liniowa, nawet w dość dobrym przybliżeniu. Więc jeżeli tu odłożę R, to jest to funkcja w przybliżeniu taka, a tu mam D. I jak mówiłem, mierzy to ryzyko zmiany ceny. Jeżeli bank centralny na przykład podwyższy stopy procentowe, to rośnie oczekiwanie inwestora. Jeżeli bank centralny podwyższy stopy, powiedzmy, do 12%, to jestem zainteresowany zyskiem no większym niż 12%, a jeżeli jeszcze podwyższy, to jeszcze większym zyskiem. Wobec tego R wtedy rośnie. Wobec tego duration maleje. Przy stałym oprocentowaniu ta obligacja jest pewniejsza, której oprocentowanie mniej się różni od oczekiwanej stopy zwrotu. Dlatego mierzymy, dlatego wprowadzamy i analizujemy taką wartość jak D. Zagadnienie wyceny obligacji ma wiele, wiele innych różnych aspektów, ale to jest temat na osobny wykład.